Dzień dobry, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że po raz czwarty z rzędu wygraliśmy. Mieliśmy na ten mecz swój plan, wiedząc, co się wydarzyło w ostatnich 10 dniach dla Śląska. Patrzyliśmy na energetykę, patrzyliśmy na to, ile trwała podróż ze Szczecina. Wiedzieliśmy, że czym dalej w mecz, tym będziemy konkretniejsi. Wiedzieliśmy, że będziemy lepiej biegać, będziemy szybciej biegać, będziemy mieli sytuację sobie stwarzać do tego, aby strzelać gole. I też tak było. Wszystko się potwierdziło, że pierwsza połowa przede wszystkim na to, aby wybronić, aby próbować skontratakować, aby być blisko siebie, aby być zespołem pragmatycznym, który nie dopuści do groźnej sytuacji Jagielloni, bo jest to zespół po obserwacji, który jest bardzo dobrze zorganizowany w ataku, jak i w obronie, potrafiący grać. I to wszystko się potwierdziło w meczu. W drugiej części w szatni powiedzieliśmy, że te pierwsze 10-15 minut jest takie, aby zdecydowanie ruszyć na przeciwnika, aby wygrać pojedynki, aby ustawić go sobie pod drugą część meczu. I ta druga połowa zaczęła się dla nas świetnie, bo po przejęciu piłki w środkowej strefie boiska Erik Exposito strzelił gola na 1-0. Wielkie słowa uznania za determinację i walkę do ostatnich chwil, za to, że po straconym golu z rzutu karnego drużyna dalej atakowała, była więcej w ataku pozycyjnym i strzeliła gola na 2-1. Uważam, że zasłużone zwycięstwo i dzisiaj cieszymy się z tego momentu. Przerwa na reprezentację, 2 tygodnie, nie powiem, że odpoczynku, ale oddechu, bo odpoczynek to nie będzie, będzie czynny odpoczynek. Po 2 dniach wolnych spotykamy się we Wrocławiu na treningu i przygotowujemy do kolejnego meczu, który mamy w piątek w Krakowie z Puszczą Niepołomice. 3 zawodników wyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji, Aleks Petkow, Łukasz Bejger i Karol Borys, także będziemy w mniejszym składzie trenować, ale zagramy też sparingi, które pozwolą nam utrzymać formę w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Dziękuję trenerowi i proszę o pytania. Piotr Janas. Piotr Janas, Sportowska. Gratuluję zwycięstwa, trenerze. 4 z rzędu. Kiedy ostatnio pan taką serię zwycięstw? Muszę wrócić do czasów Legii. Ja miałem 10 meczów z rzędu na wyjeździe wygranych w Legii w sezonie mistrzowskim. Także jeszcze dużo nam brakuje do tego. To dobry zwiastun? Znaczy chcemy wygrywać każdy mecz. Oczywiście To jest tak, że z tego momentu się cieszymy. Przyjdą mi turbulencje normalne. Natomiast wykorzystajmy ten dobry moment na Śląsk, wykorzystajmy dobry moment na drużynę. Zdobywajmy jak najwięcej punktów. Zapełniajmy stadion jak najwięcej kibicami, bo dzisiaj po raz kolejny mimo 12:30 ostatniego dnia wakacji bardzo duża liczba kibiców, która żywiołowo dopingowała zespół, dała pozytywnego impulsu do tego, aby biegać, aby grać, aby przełamywać bariery, które są wewnątrz głowy w momencie takim, jak była na przykład pierwsza połowa meczu. I to nas cieszy, dlatego liczymy na to, że tych kibiców będzie jeszcze więcej, że ten piękny stadion będzie zapełniony i pobijemy kolejny rekord, jeżeli chodzi o frekwencję. Oczywiście jest to związane też z wynikami i dobrą grą. No właśnie, bo ta dobra gra była zwłaszcza po przerwie. A z czego wynikała pana zdaniem ta dysproporcja między pierwszą a drugą połową? Bo tam w tej pierwszej połowie to naprawdę stosunkowo niewiele się działo i można było zobaczyć, że niektórzy kibice ziewają, ale już po przerwie te emocje to faktycznie były takie, jakie wszyscy tutaj oczekujemy. No wiedzieliśmy, że tak będzie, to co powiedziałem. My graliśmy w środę o 18:30 w Szczecinie. Mecz skończył się o godzinie 21:00. Zanim zapakowaliśmy się w autokar, była godzina 12:00. Zanim przyjechaliśmy do Wrocławia, była godzina 4:00 rano. Ten czas na regenerację był zdecydowanie krótszy. Mecz jest w niedzielę o 12:30, czyli wiedzieliśmy, że każda minuta, każda godzina jest na wagę złota. Robimy badania, które się robi z krwi, patrzące na to, jak wyglądają markery zmęczeniowe i inne rzeczy. I to potwierdziło nam, że ten pierwsza połowa tego spotkania będzie nas kosztowała dużo. Dlatego obrana taktyka była taka, jak widzieliśmy. Nie chcieliśmy się za wszelką cenę rzucać na przeciwnika, wiedząc, że nie będziemy mieli odejścia, nie będziemy mieli możliwości tego, aby być agresywnym i będą duże przestrzenie na boisku. Natomiast wiedzieliśmy, że każda minuta tego spotkania na korzyść i na wynik 0-0 i wybijanie z rytmu przeciwnika pozwoli wam nam wejść na wyższy poziom, przede wszystkim energetyczny, i też tak było. I to się wszystko potwierdziło. Także staramy się patrzeć na to kompleksowo. To, co powiedziałem o tych wszystkich badaniach, które są wykonywane, no robimy je po to, aby wiedzieć, jaki mamy dzisiaj stan
i jakie możliwości. Dobieramy taktykę też pod to. Wypadł nam na Huel z ostatniego spotkania. Też trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie był to zawodnik o bardzo dobrej formie, i wiedzieliśmy, że będziemy mieli jednego zawodnika mniej do tego, aby wprowadzić i dał jeszcze większą jakość temu zespołowi. Ale ci, co zagrali, stanęli na wysokości zadania. Świetne też, można powiedzieć, zmiany, które spowodowały to, że drużyna dostała pozytywnej energii. Nawet wejście Madsenki na 3 czy 4 minuty plus doliczony czas gry. To była tam z jego strony petarda, że tak powiem, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o wygrywanie pojedynków i jeszcze doprowadzenie kibiców do tego, że jeszcze bardziej żyli w końcowej fazie meczu. Właśnie uprzedził Pan moje pytanie po Nahuela, a jakie są prognozy, szansa, że on tutaj przerwie na kadrze, już będzie do gry? Znaczy pojechał do Hiszpanii w tej chwili, też chcieliśmy skonsultować w jego klinice, tam jest z jego menadżerami, rozmawialiśmy, tutaj mamy potwierdzenie jego kontuzji. Najprawdopodobniej zabiegu nie będzie, natomiast chcemy jeszcze potwierdzić w dwóch, trzech źródłach, żeby mieć stuprocentową pewność. Liczę na to, że Nahuel jest takim zawodnikiem, na którym się goi jak na psie się mówi, nie? Także chciałbym, żeby tak było i po zgrupowaniu na reprezentację Nahuel w jakimś wymiarze czasowym już mógł trenować z zespołem. Natomiast czy zagra z puszczą Niepołomice? Myślę, że jest to nierealne. Ostatnie pytanie ode mnie. Zamyka się okno transferu do jutro. Spodziewa się Pan jeszcze jakiegoś ruchu in? A przede wszystkim, czy wykorzystał Pan wszystkie ruchy out? I dobrze Pan wie, o kogo tutaj chodzi. Czy już wiele razy komentowaliśmy to, co było powiedziane na temat Erika. Erik się nigdzie nie wybiera, Erik zostaje i będzie pomagał Śląskowi w odniesieniu dobrych wyników. Także nie ma tutaj żadnej na dzisiaj oferty, która by mogła nas zadowolić. Druga sprawa, jedno to jest zadowolenie, drugie to jest to, co możemy stracić, jeżeli chodzi o drużynę, o kibiców, o to, co chcemy tutaj zbudować, nawet o przekaz, jaki jest ze strony miasta, ze strony właścicieli, ze strony prezesa, ze strony dyrektora, ze strony trenera, że chcemy być drużyną stabilną, taką, która w tym sezonie będzie drużyną w górnej części tabeli. I takim zespołem chcemy być, aby te dwa ostatnie sezony, które były nieudane, całkowicie odwrócić rolę Śląska w polskiej ekstraklasie. Czy będą ruchy do klubu? No wczoraj bym powiedział tak, że zawodnik, którego bardzo chcieliśmy, podpisał kontrakt z innym klubem, także nie będzie transfer. Łukasz, witam serdecznie, panie trenerze. Niemcy mają takie powiedzenie, na początku powiem einmal ist kein mal, czyli raz to nic, że trzeba się potwierdzać właśnie. I rzeczywiście cztery razy z rzędu to już nie jest przypadek. Czy futbolu właśnie jest jedną z rzeczy najważniejszych, to potwierdzanie tego, co trzy dni, tak jak trener mówił, to jest zdrowiej grać niż co tydzień, ale w tym przypadku co tydzień. Na pewno tak, natomiast ja cały czas powtarzam zawodnikom, że mocni potwierdzają, a słabi na siłę chcą komuś udowodnić zawsze. I ja nie lubię, jak do mnie przychodzi zawodnik i mówi, a trenerowi udowodnię. Ja mówię, ty nic mi nie udowadniaj, tylko potwierdź to, co mówisz. Potwierdź to, o czym mówisz i potwierdź to, jak chcesz grać. Jeżeli on będzie systematyczny w tym, jeżeli będzie powtarzalny, no to wtedy można powiedzieć, że wszystko jest ok. Chcemy być zespołem powtarzalnym, pracujemy dużo nad taktyką, dużo pracujemy nad defensywą, nad tymi fazami przejściowymi, które w sporcie są, w piłce nożnej są na porządku dziennym. I to dzisiaj przynosi efekty. Druga sprawa jest taka, w jaki sposób ze sobą komunikuje zespół. Jaka jest energia w tym zespole, jak są za sobą, jak się dobrze rozumieją. Myślę, że te wszystkie zmiany, które dokonaliśmy, tylko i wyłącznie pozytywnie wpłynęły na drużynę. W żadnym wypadku oczywiście nie popadamy tutaj w jakiś hura optymizm, bo to jest dopiero początek sezonu i wiemy, że jeszcze wiele, wiele rzeczy przed nami. Natomiast no, lepiej mieć taki moment, jaki my mamy, niż nie mieć tego momentu. Przypomnę, że jeszcze niedawno po meczu z Mielcem Śląsk Wrocław był na ostatnim miejscu w tabeli i wiedząc, że przed sobą ma mecze z takimi rywalami jak Lech na wyjeździe Widzew, na wyjeździe Pogoń Szczecin, bo wtedy już wiedzieliśmy, że zagramy na wyjeździe, i lider Jagiellonia i zdobędzie w tych spotkaniach 12 punktów, to myślę, że nikt na sali razem ze mną by w to nie uwierzył, że tak będzie.
Natomiast cieszymy się z tego. Ja myślę, że jakby ktoś tak postawił w jakimś bukmacherze, to pewnie byłby milionerem i liczył się przy sprzedaży Śląska. A teraz tak poważnie mówiąc, a propos sprzedaży czy kupna, Erik Exposito, no też to przykład tego zawodnika i pracy pana trenera wspólnej z Erikiem pokazuje, jak piłka potrafi być przewrotna. Jeszcze pamiętam, jak trener przychodził do drużyny i mówił: Erik, musisz wykonać konkretną pracę, żeby dołączyć do nas, popracować nad sobą, nad różnymi innymi rzeczami. Dzisiaj jest nominowany do MVP Ekstraklasy za ten miesiąc. Tak się zastanawiam, czy żeby przedłużył kontakt, to czy ratusza nie trzeba będzie sprzedać, ale mówiąc poważnie, naprawdę no, pokazuje, jakim jest graczem, jakim może być graczem Erik Exposito. Czy zawsze widziałem w Eriku ogromny potencjał? Czy za pierwszej kadencji, czy potem po powrocie wiedziałem, że no nie wykorzystuje tego, co może. Może być rzeczywiście piłkarzem jak na polskie warunki wybitnym, taki, który dla którego się przychodzi na stadion. I dzisiaj można powiedzieć, że Śląsk to jest Erik. I kibice rozpoznawają przede wszystkim tego piłkarza. Gdzie nie pojedziemy, to mnóstwo dzieciaków przy nim gdzieś tam biega. Świetna sytuacja miała miejsce w Jaworze, jak pojechaliśmy przed sezonem na taki mecz, nie powiem, że charytatywny, ale towarzyski, połączony z prezentacją drużyny, połączony z tym, że kibice z Jawora są zawsze liczną grupą na stadionie we Wrocławiu. I on akurat tam miał urodziny, jak dzieciaki w liczbie 30-50 śpiewały mu 100 lat, jak biegały za nim, jak cały czas były przy nim, to świadczy o tym, że on ściąga na siebie ludzi. No cieszę się, że tak to wygląda z Erikiem. Uważam, że w tej chwili przede wszystkim świadomość tego, co przed nim, świadomość tego, jak pracować, świadomość tego, co robić, żeby być przygotowanym, wpływa na to, że on daje nam tyle radości. Dzisiaj już ma 6 goli, 2 asysty, czyli w tej kanadyjskiej klasyfikacji jest na pierwszym miejscu i niech to będzie jego cel, aby wygrać tą klasyfikację. A co będzie dalej? Co będzie w grudniu? Co będzie w czerwcu przyszłego roku? Tak daleko nie wybiegamy. Na pewno będziemy tu rozmawiać z dyrektorem sportowym, z prezesem, z ludźmi z miasta, jak dalej pokierować tą sprawą, aby przede wszystkim na pierwszym miejscu była drużyna, był klub Śląsk Wrocław. No właśnie, na koniec już zupełnie doskonała frekwencja, praktycznie połowa stadionu. Mówiło się, że Wrocław to nie piłkarskie miasto, rozpieszczone, takie, a nie inne, że tu rzeczywiście no, wachlarz rozrywek jest ogromny. A okazuje się, że tak naprawdę może nie wystarczy, bo to się tak łatwo mówi, wystarczy stworzyć drużynę, która gra atrakcyjny futbol z określoną gwiazdą i okazuje się, że to może być miasto piłkarskie, że jest tu ogromny, uśpiony potencjał. No jest uśpiony potencjał ogromny i o tym wiemy. Jest to w ogóle piękne miasto, znakomity stadion. Natomiast to, że dzisiaj ta frekwencja jest taka, no powiedziałbym, zadowalająca, bo przed sezonem powiedzieliśmy sobie, że 20 tysięcy na meczu to będzie znakomity wynik. Oczywiście cały czas chcemy więcej, natomiast jest to zasługa oprócz tego, że drużyny, ale też i ludzi, którzy pracują dzisiaj w klubie, którzy na każdym kroku oddają serce, którzy mają mnóstwo pomysłów na to, jak tych kibiców ściągnąć. Wiele akcji marketingowych, które przeprowadzamy w trakcie tygodnia z wykorzystaniem piłkarzy, na pewno wpływa na to, że otworzyliśmy się na ludzi, otworzyliśmy się na społeczność i to przynosi dzisiaj efekty. W żaden sposób nie możemy się zdrzemnąć, nie możemy zaspać pewnego momentu, który jest dzisiaj. Także idziemy za ciosem i patrzymy na to, aby było jeszcze więcej kibiców na stadionie. Dzień dobry, panie trenerze. Karol Bogojski, przegląd sportowy. Gratuluję tego zwycięstwa, rzecz jasna również. Chciałem zapytać o Patryka Olsena, który wrócił dzisiaj do wyjściowej jedenastki. On się zmagał z jakimiś problemami zdrowotnymi. Czym była podyktowana ta rotacja? Nie było żadnych problemów z Patrykiem. Po prostu potrzeba chwili dla drużyny. Z Widzewem zagrał Michał Żuchowski, z Pogonią Szczecin zagrał Michał Żuchowski od początku. Patryk dał zmianę zarówno w Łodzi, jak i w Szczecinie. Dzisiaj ze względów taktycznych, dzisiaj ze względów tych, o których powiedziałem wcześniej, energetycznych, patrzenia na markery zmęczeniowe, na wszystkie sprawy związane z badaniami. Wiedzieliśmy, że Patryk może być w odrobinę lepszej dyspozycji niż Michał, dlatego Michał był jokerem dzisiaj w naszym meczu, wszedł, zrobił swoje też. Także tutaj nie będzie tak, że się będziemy przywiązywać do jednego składu. Trzeba powiedzieć, że rywalizacja w środku boiska jest na wysokim poziomie. Świetnie wkomponował się w zespół Pokorny. Bardzo dobrze dysponowany jest dzisiaj Szwarc. Do tego dochodzi rywalizacja Żuchowski-Olsen, także mamy z kogo wybierać.
mam nadzieję, że dalej będą w ten sposób pracować i ze sobą rywalizować. Pan mówi, że Pokorny świetnie wkomponował się w zespół, on też już dobrze sędziów poznał, bo 4 mecze, 4 żółte kartki. Akurat dzisiaj ona była potrzebna w takim ważnym momencie, fał w środku pola, ale te 3 wcześniejsze to tak różnie z tym bywało. Pan zwraca na to uwagę, pan z nim będzie na ten temat rozmawiał, bo no, dość oryginalne osiągnięcie, żeby tak wchodzić do nowego zespołu. Zwracamy na to uwagę, rozmawiamy. Dzisiaj jak najbardziej zostanie pochwalony za tą kartkę. Pierwsza kartka, którą dostał w meczu z Lechem Poznań, to nie znał jeszcze ligi, za szybko grali, jeżeli chodzi o przeciwnika i też wracał po kontuzji. W żadnym wypadku nie zgadzam się z kartką, którą dostał w Szczecinie, bo nie miał prawa jej dostać. Był to czysty ślizg i odwołaliśmy się od decyzji sędziów. Także liczę na to, że sędziowie spojrzą na to, przyznają się do błędów, Wydział Dyscypliny anuluje tą kartkę, no nie powinna być pokazana. Także można się oczywiście pomylić, natomiast też trzeba wziąć później na klatę ewentualne konsekwencje, że przyznajemy się do takiej decyzji. Nie było faulu, wybita piłka, czysto, wielokrotnie to oglądaliśmy, konsultowaliśmy z wieloma ludźmi, którzy znają się na regulaminie i liczę na to, że komisja dyscyplinarna cofnie kartkę Pokornego. Pan na początku sezonu mówił o takim celu dla swojego zespołu, 3 zwycięstwa z rzędu, teraz są już 4. Chciałbym pana namówić na taką deklarację, bo nie wierzę, że nie ma takich rozmów w szatni. Jaki teraz jest cel? Czy on jest jakiś krótkoterminowy, czy długo, na przykład miejsce, nie wiem, w górnej połowie tabeli na zimę? Jak to teraz wygląda? Cel się nie zmienia. To, co powiedziałem odnośnie górnej części tabeli, abyśmy byli zespołem w top 10, to jest to. Oczywiście, co zrobimy ekstra, to jest dla nas i to jest dla kibiców, to jest dla drużyny. Jesteśmy ambitni i wiemy, że jeżeli będzie możliwość grania, to tak będzie. Nic się nie zmienia w postaci tym, że każdy mecz, niezależnie od tego, gdzie gramy i z kim gramy, chcemy wygrać. Różnie z tym jest, bo wiadomo, że jest to piłka nożna, jest to przeciwnik, który gra po drugiej stronie boiska, ale wiemy dzisiaj, że wykonaliśmy dobrą pracę, że te ostatnie mecze dały dużo optymizmu i nadziei. Teraz przerwa na reprezentację, na chwilę zapominamy o wielu sprawach i za 2 tygodnie gramy z Puszczą Niepołomice. Co powiem, no, pojedziemy po to, aby zdobywać punkty, bo tak wygląda, no, taki jest sport. No, jeżeli ktoś jest minimalistą, no, to nie osiągnie na pewno sukcesu. Bartosz Brydź, Wrocławski Portal, dzień dobry. Chciałem zapytać o Camerona Bortuika Jacksona, który dzisiaj ponownie nie znalazł się w kadrze meczowej. W jakiej formie znajduje się obecnie ten zawodnik i czy po tej przerwie reprezentacyjnej możemy się spodziewać go właśnie w drużynie pierwszej, a nie w rezerwach? Nie wiem, w jakiej jest formie dzisiaj Bortuik Jackson. Okaże się to, jak zagra w pierwszym zespole w meczu sparingowym z silnym przeciwnikiem, który planujemy. Czy do niego dojdzie, nie chcę dzisiaj mówić, ale liczymy na to, że tak. Będę mógł wtedy cokolwiek więcej powiedzieć na jego temat. Planujemy, aby ci zawodnicy, którzy mniej grali właśnie w ostatnim czasie, jak Bortuik Jackson, jak Zohore, jak Inge, jak Zyla, jak Lewko, Macenko, Szwedzik i kilku jeszcze innych, zagrało sparing, który da nam dużo odpowiedzi na wiele pytań. Natomiast nikt nie dostanie tego miejsca za darmo. No. Nie możemy się w żaden sposób doczepić tutaj do gry Patryka Janasika, jest w doskonałej formie. I to, że ktoś przyszedł do nas jako transfer, nie znaczy, że od razu wygra sobie rywalizację. Na tym musi zapracować na boisku. Natomiast liczymy na każdego. Ja powiedziałem i wielokrotnie mówię, że ocenę tych zawodników będziemy mogli dopiero potwierdzić czy powiedzieć wtedy, kiedy oni będą na 100% gotowi do tego, aby trenować intensywnie z zespołem. Obaj trenowali poza zespołem ze względu na zaległości, które mieli. Dostali zielone światło, aby od poniedziałku być w 100% w treningu z pierwszym zespołem. Także wszystko w ich głowach i nogach, aby skoczyli do tego składu, który dzisiaj wygrał po raz 4.